Cześć wszystkim na moim kanale. Mamy miesiąc październik, więc postanowiłam, że pozyskam sobie tutaj takie łodygi Super Tuni w takim kolorze. Zobaczcie, tak wygląda. Tutaj już tą domną łodygę obczyściłam z liści oraz z kwiatów. Te kwiaty też oberwę, żeby ta łodyga nie szła tutaj w ten kwiat, tylko żeby ona mi się bardzo dobrze ukorzeniła, żeby ten system korzeniowy był dość duży. Za chwilkę pokażę Wam na jednej tutaj sadzące. O, zobaczcie, tak wygląda taka tutaj już łodyga. To oczywiście wszystko należy obczyścić, te kwiaty tak samo tutaj, które już przekwitły, to wszystko obrywamy, żeby ta łodyga mniej więcej wyglądała tak i mniej więcej na taką głębokość tą łodygę umieszczę w podłożu. Tutaj mam już przygotowany ukorzeniacz i tutaj zanurzam tą łodygę. Tutaj dziurki możecie sobie zrobić patyczkiem, czy jak wolicie, ja to bezpośrednio wkładam tutaj do ziemi. Później to wszystko oberwę, te kwiatki. Oczywiście należy pamiętać o podlewaniu takich roślin. To jest bardzo ważne, żeby one miały cały czas dostęp do wody, ale też żeby znowu nadmiernie nie podlewać, więc jeżeli macie taki pojemniczek, to należy go oczywiście kontrolować i zrobić dziurki w takim pojemniczku po lodach lub też inne pojemniki, które będziecie wykorzystywać, które w późniejszym czasie przydadzą Wam się właśnie do sadzonkowania. Takie wszystkie te łodygi, które pozyskałam, będę trzymać na parapecie, żeby miały dostęp do światła i myślę, że w przeciągu maksymalnie 3 tygodni powinny się ukorzenić. Dlaczego to robię? Chciałabym w przyszłym roku mieć swoje sadzonki, żeby nie musiała kupować dużej ilości tych sadzonek. Myślę, że to jest bardzo fajny sposób na pozyskanie sadzonek Super Tuni Wisty. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że one bardzo szybko się też ukorzeniają. Robiłam także też właśnie na podobnej zasadzie w sezonie letnim. Przycięłam łodygę do ukorzeniacza i do ziemi i też bardzo fajnie one się rozrosły. I w ogóle nie różniła się ta sadzonka od rośliny matecznej, co jest bardzo ważne. Jeżeli byście wysiewali z nasion, to tak nie uzyskacie tej sadzonki, którą byście chcieli w tym kolorze i może słabo Wam kwitnąć. Więc oczywiście, jeżeli uda mi się to wszystko ładnie ukorzenić i przez sezon zimy przytrzymać w domu, żeby one fajnie się rozrosły na przyszły sezon, to oczywiście myślę, że jakiś taki króciutki filmik nagram dla Was, żebyście mogli zobaczyć, jak to w późniejszym czasie wygląda. To oczywiście wszystkie te sadzonki sobie tutaj za chwilę umieszczę w tym pojemniczku. Będę pamiętać o zwilżaniu, no i żeby miały dostęp do światła oraz żeby miały ciepło. Także to wszystko w tym filmiku i do usłyszenia wkrótce.